cały taki, ten cały schory. A, te trąbki. Właśnie, nie? Może niżej. No? Nie, nie. Dobra. Na razie na początek starczy. O, cześć. Nie było, nie ma. No, dawno cię nie było. Chcąc zainteresować młodzież, to stodowa teraz pusta jest. Myśmy to udostępnili. No i robimy takie różne legawki, wierzby, gwizdki, nie gwizdki, żeby to tych młodych zainteresować. Musimy taki wybrać taki fragment bez tych sęków, bez odrośli. Czy gdzieś tutaj można by to już uciąć. I teraz w tym kierunku, tak jak rosło, będzie można ściągnąć z tego korę, nie? Tutaj obierzemy trochę. Gdzieś tak. I teraz o. Ale ja nie chcę. Musi pyknąć. Tak, musi pyknąć. Bo jak takim małym był, jeszcze młodym byłem łebkiem, to też ojciec ligawki robił, grał na ligawce. Mnie to strasznie to interesowało. No i pomalu się nauczyłem. No i teraz chcę to przekazać dalsze pokolenia, żeby to nie zaginęło. No. Jeszcze za mojej pamięci to jeszcze grały. Jeszcze ja byłem taki, tu grałem w Kalonce, a tu w Suscynie był taki działkowiec, żeśmy się jeszcze przegrywali. On grał, to i ja grałem, który to ładnie to wyglądało było słychać. Ligawek mamy bardzo dużo w okolicach. Z naszej szkoły to było 3 uczniów z Kalonki. Ja jak dostanę ligawkę, będę jednym uczniem z Grybowiku. Julia dostanie będzie jedną z zabawek. W Wrocławiu tych ligawek jest chyba 4 albo 3. I w Żelaznej będzie ich też chyba ze 3. To jest, cały czas się to rozrasta, bo to tradycja jest cały czas ciągnięta przez naszą szkołę. Teraz trzeba to wykręcić. Spróbuj. Czy tak, żeby ta kora tak pyknąć musi troszeczkę. O, za bardzo. I w dół schodzisz. I za bardzo jest. Maksymalnie wykręcić trzeba. Kiedyś na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przyszliśmy do Pilawy, do szkoły z naszymi ligawkami. I wtedy pan kapelmistrz zaproponował nam, żebyśmy spróbowali zagrać na trąbce. Nam się bardzo to spodobało. No to przyszliśmy, zaczęliśmy grać, wybraliśmy sobie instrumenty. No i my już tak gramy sobie 6 miesięcy. No był jeden kolega, który się rozpadł, ale na jego miejsce przyszło 3 nowych i jest bardzo ciekawie. Mhm. Zaraz to młodsze się zainteresują, przychodzą na zajęcia. A ja jestem teraz na emeryturze, to jest pomaga, no, trochę się powitam do tego, co zrobić, jak zrobić. No, aby tak dalej sobie. Trzeba zacząć w ten sposób, widzisz? Czyli taki trochę spłaszczyć i zacząć ten czubek. Nie? Im dłuższe, tam tym jest niższe to dla mnie, nie? Tak, palec, no. Mhm. Mhm. Skaj za mocno. Lekko usta. Jakieś 2,5 cm za tym. No coś tu będzie. No i sobie obcinasz dookoła. To twardy obiec z łowca. A to musisz teraz?
Mąż jest taki sobie. No. No i teraz trzeba delikatnie to. Już jest. O, ściągamy, nie? Tak, żeby tam nam nie pękło tak pomału, pomału, pomału. A to trzeba iść na pole, bo nie wiem, czy to powiedzą, po co powiedziałem. Dobra, dobra. I tam tak już musisz tak, wiesz, zastrugać gładziutko. O ligawkach w ogóle pierwszy raz dowiedziałem się na Wośpie, kiedy graliśmy też koncert z orkiestrą i był też występ dzieci grających na ligawkach. I w tym momencie się zainteresowałem tą sprawą. Dowiedziałem się, że są takie zajęcia prowadzone u mnie w okolicy i przyszedłem. Na zajęciach uczyliśmy się robić gwizdki z wierzby, fujarki, takie trąby, takie zwijane skory i im dłuższy, tym niższy dźwięk jest. O, to trzeba siły. Doty, tak? Doty, dobra. I to dwa. Dobra. To utnij sekatorem, albo nożem. Dobrze, dobrze grałaś. Dobra. Fajnie. To odgryzałem zawsze. Tak jak myśmy kiedyś, nie? To nam nikt nie wymyślał za zabawy, myśmy same wymyślali. Komputerów nie było, musieliśmy coś takie. A za karę mieliśmy krowy pasienia, to takśmy mieli z 5 krów. I trzeba było szalić po tam polu z tymi krowami. Żytaśmy wydeptali, bo to i chowanki się bawiliśmy. Później jeszcze za to, żeśmy paśli, jeszcześmy nieraz łomot dostali za to wszystko. Trąbkiśmy robili różne. Wymyślaliśmy sobie, te piszczałki z żyta się robiło. Są zadowoleni dzieci, nie? Zadowolone, przyjeżdżają. Proszę się po prostu, nie, do tych robót takich, a to piszczałki, a to ligawki. Ja tam z nim, my to Stanisław, to Mateusz, tutaj mamy takiego działacza. Dyrektor szkoły im zawsze podpowiada, przypomina, żeby jechały, żeby dokańczały to wszystko. Głośny? To jest taka trąbka zrobiona z kory wierzby. Kto wie, jak wygląda wierzba? Gdzie rosną wierzby? W lesie. Bardziej na łąkach, nad Wisłą, tam gdzie jest dużo wody, bo to jest takie drzewo, które lubi wodę. O, zobaczcie. O, to tak wygląda gałąź. Tak, przy jeziorach, to jest właśnie gałązka wierzba. A u kogo rośnie wierzba na podwórku? No. Trzeba sprawdzić, czy to są takie gałązki jednoroczne, nie? Takie cieniutkie odrosty. Młode, tak. Robiliśmy z żyta trąbki, ale to takie malutkie. A takich wielkich to jeszcze nie zdarzyło się zrobić. Kwestia też ustnika. A ten będzie najoptymalny. Tak naprawdę takich instrumentów trzeba zrobić 10, żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? To dawniej jak ludzie nie mieli, nie było telefonów, wiadomo, nie było radia, nie było w ogóle jakichś takich podstawowych środków komunikacji, posługiwali się dźwiękiem, dawali sobie sygnały na odległość.
nie ma. Nie, nie ma. Zerwaliśmy. Zerwaliśmy. Aha. Nie wyjdziemy.